Od 2015 roku Czarek i Sebastian prowadzą imprezę stand-upową o nazwie Resort Komedii. Wszystko, co zobaczycie, jest w 90% improwizowane. Ty jesteś jak rodzina. Trochę tak. A propos, co się u ciebie wydarzyło ostatnio ważnego? Oświadczyłeś się przedwczoraj. Dziękuję za te brawa. Przestańcie, przestańcie. Stary, nie tylko nie było brawa, koleś z tyłu powiedział ojej, to jest... On chyba założył, że tobie się oświadczyłem. Widzisz, my tworzymy tą rodzinę, o której powiedziałem wcześniej. Tak, oświadczyłem się, bo już jestem dorosłym mężczyzną. Czas na zmiany. Okej. Okay. Zapisuję się na Krav Magę. I gdzie się oświadczyłeś? Nie zmieniaj tematu. Gdzie się oświadczyłeś? O, w mieście świateł i w mieście miłości. W Paryżu, prawda? W Paryżu, tak. Okej, okej. Okay, okay. Ale inaczej na ulotce jest napisane. Miasto świateł, miasto miłości. Wilanów. 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 Ty się to ja hajs przyjebałem. Mogłem do Wilanowa pojechać najmniej. Nie, bo to jest nazwane właśnie. I co, powiedziała tak, czy... Pierwsze, co powiedziała nie. I zaczęła płakać. Znaczy, to było pozytywne, ale wyglądało... A, i nie wiedziałeś, jak zinterpretować to, nie? Ja tak, kurwa, naprawdę, klęczę i ty mi mówisz nie? Ja zabieram. Zajebiste. Nie, bo ja nie wiedziałem, o co chodzi, nie? No to a, takie... okej. Okay. Najlepsze jest, że ona w ogóle nie pamięta tego, że powiedziała. Część, jakby to nieporozumienie rozjebało wasz związek, w sensie... Ja to, wiesz, klęczę i tak... Co? Nie? Nie, to kurwa nie. Masz powiedzieć, że żartowałeś. O, ja tak, bekowałem cały tydzień. Ja cały tydzień z niej bekowałem tam, że o, oświadczy się w Paryżu. To jest to, czego potrzebował ich związek, żart tego typu. No dobra, no i oświadczyłeś się i... Nie, bo wiesz, tu jest Paryż. No, myślisz sobie, no, tam będą no, typy na lewo, prawo się oświadczać sobie. Okej. Okay. A tam nikt. No myślałem, okay, że będą takie ptaśmy podjeżdżały, już typu klęczy. Czy miałeś nadzieję, że nie będziesz oryginalny, ale byłeś oryginalny koniec. Okazało się, że tak. Wiesz, ci ludzie wszyscy za mną podjarani, bo cały dzień... Tak naprawdę nie zrobiłem to dla nas, tylko dla tych ludzi, którzy tam byli i czekali, aż ktoś się oświadczy. Jakiś koleś, kurwa, nagrał to. Ja obczajam to nagranie i to jest żenujące, jak się klęczy. W sensie z punktu widzenia trzeciej osoby? To jest takie upokarzające, jak ty klęczysz. Bo ja zrobiłem taki myk. Ty klęknąłeś jak w kościele, na obu kolanach, tak? Ach, kurwa. Miałem trochę siły, to na jednym przykląkłem. Na jednym spoko wygląda. Żenujące by było, jakbyś na dwóch klęknął. Bardzo żenujące. I Bóg się otworzył i czekał na opłatek przy okazji. Ja no człowiek wiem, jak to się robi. Widziałem filmy. Jestem specem. Ej, no cieszę się, że wszystko okej. I co dalej zrobisz ze swoim życiem? Co dalej? Co już? No bo już wiesz, był taki problem, że ona nie wiedziała, jak do mnie mówić. Bo już tyle lat byliśmy ze sobą i to tak głupio mówić. Co się mój teraz... chłopak. A, okej. Okay. Partner. Ale zwracała się do ciebie per mój chłopaku? No i widzisz, teraz się oświadczyłem i teraz słyszałem, jak opowiada historię ze mną. I teraz na przykład mówi do mnie, o mnie, Sebastian. Więc się kurwa pozmieniało. To jest... Mi się bardzo podobają, moje ulubione filmiki na YouTube to są te, jak kolesie oświadczają się w miejscu publicznym i dostają kosza. Nie ma nic lepszego. No to stary, to mój tak wyglądał przez 2 sekundy pierwsze. Ona mówi nie. Ja tak, co? A jaki widziałeś? Oj, wiele było. Są... zaczynają się od tego, na przykład, że niektóre uciekają po prostu, niektóre dają w mordę kolesiowi, inne mówią nie i dalej stoją i robi się niewyobrażalnie niezręcznie. I to jest takie urocze, jak patrzysz na tego typa, który po prostu spuszcza głowę w dół i płacze i po prostu to jest najgorszy dzień jego życia. To coś pięknego, polecam to filmik. Kompilacja tych filmów to jest miód na moje serce. Taka playlista przed zaśnięciem Czarka. Tutaj też nie wyszło, mogę iść spać spokojnie. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale naprawdę jak mam zły nastrój, to wyłączam sobie te filmiki, to mi poprawia nastrój od razu, że są.
głupsi ludzie ode mnie. Dobra, jesteście... Słuchaj, pogadamy trochę. A mamy dłużej... tutaj jakiś ten? Osoby, co się zaręczyły? Tylko ja jestem frajerem, tak? Daliśmy puszeczkę. O, patrz, tam mamy... jest koleś. Kiedy? Dawno? Fajnie, jakby powiedział... Za 3, 2, 1. To było no super. W tym roku? W tym roku, też w Paryżu. Gratulacje. Też w Paryżu? Mało oryginalnie. I ten sam typ nagrywał? To jest... Nie, nie, nie. Jak to zrobiłeś, ziomek? No, normalnie, to jest tak na kolanku. Na dwa. Na dwa? A gdzie byliście? Na polach nocnych. Na podwórzu. Na placu w warszawskim, tak? Nie, no przed Wieżą Eiffla. W Paryżu! Kochanie, a gdzie my byliśmy? Nie, bo tam jest coś takiego, co się nazywa Plac Warszawski. Tam, gdzie się robi zdjęcia tej wieży. To z drugiej strony. My byliśmy z drugiej strony. No to fajna miejscowa, wam powiem. I co, jak to zrobiłeś? Tak, to jest część występu. To było zaplanowane. Idealny moment. Fajnie, jakby zaczął rapować. Jak to zrobiłeś? Wjeżdża beat, już ci pokażę, rejent. I rapem by się oświadczył. Dobra, nie będziemy przedłużać. Tak, pogadamy jeszcze w drugiej połowie trochę. Zaprosimy teraz pierwszego występującego. My teraz trochę poimprowizowaliśmy. Trochę poimprowizowaliśmy. Według Czarka to są imprezy. Jedno i to samo, nie ma różnicy między tymi słowami. Ale ogólnie komisja napisali też dzisiaj teksty, które chcą przetestować po prostu, czy działają, czy nie. Jesteście gotowi na pierwszego występującego? Tak. Jest oczywiście, z fajną entuzją. Dajcie mu w takim razie wielkie brawa przed wami. Weź oddech czasami, człowiek. Co na dobrej entuzji? Super, nie dalej, przywitajcie kolejnego. Dobra, Japa, dajcie mu wielkie brawa. Zawsze dużo par przychodzi, to zawsze jest dobra opcja zabrać kogoś na randkę na stand-up za 5 zł, to jest... Dziewczyny, co dalej? To. Co dalej planujecie w ten magiczny wieczór? Idziecie na hot doga z Orlenu? To jest... Jest, dobre są, nie? Ja, u mnie w rankingu te orlenowskie są na pierwszym miejscu. Ale one są niedobre, te ze Statoila. Są tańsze? Czarek, nie poprawiaj swoich fanów. Lubią, to lubią, no. Mieliście taką samą dyskusję przed wyjściem. Chodź, pójdziemy na tego komika, on jest za 30 zł. Nie, ta impreza jest tańsza. Ale ta jest tańsza. Hot dog we dwoje. Tak się powinna nasza impreza nazywać. To by była inna impreza, Czarek. Myślę, może. Hot dog w ciemności we dwoje, to jest... Ja też ludzie zrozumieli, nie musiałem się doprecyzowywać tego. Długo jesteście? Krótko. Idealna odpowiedź, tak. To sobie pogadaliśmy. Jak czas leci? No krótko, no szczęśliwi czasu nie liczą. Dla ciebie jest krótko, a dla ciebie? To jest. Ciągnie się jak cholerstwo. Wolelibyście być dłużej ze sobą. A z takim wyrzutem to trochę powiedzieć. Krótko strasznie, no. A chcecie w jednostkach jakiś... Ile zdrowasiek to jest? Czy ty tak liczysz czas? 15 zdrowasiek, musimy wpuścić kolejną osobę. Jedna doba, 2000 zdrowasiek. Idealnie. Jest to jakaś miara czasu. Rok jesteście ze sobą? Kilka miesięcy. Zdrowasiek. To nie jest długo faktycznie. To jeszcze jest ten moment, że jesteście podekscytowani jakby sobą, a nie ma już tej... Nie ma tego, że po prostu... Jesteście parą? Ja sobie pogadałem z ludźmi. Zagadałeś do osoby, która była odwrócona do ciebie plecami. No nie, no koleś ma neceser, widzę, że poważny biznes tutaj się odchodzi. Pytam go, czy jest poważnym człowiekiem, a on mnie zlewa, idzie dalej, siada jakby nigdy nic. Bierze udział w naszej imprezie, czaisz to?
dalej nic mi nie powiedział. Musimy was na chwilę zostawić, tam jest bardzo poważna sprawa. Wyjaśnić w tym momencie. Więc... Dobry, witam bardzo serdecznie. Wy przyszliście teraz, czy byliście na poprzedniej połowie? Byliśmy. Byliście już. No a jesteście razem? To jest kluczowe pytanie. To się, ta impreza zamieniła się w terapię związkową pod waszą nieobecność. I teraz będziemy drążyć ten temat. Długo jesteście razem? Dwa miesiące. O, to dopiero krótko, nie? To można powiedzieć, że jest krótko. Patrz, ja znajdę kogoś, kto jest długo ze sobą. Dobra. Wy jak długo jesteście ze sobą? Ponad dwa lata. Mamy rekordzistę dzisiaj. Dwa lata. Drugi rok. Czekaj, ja widziałem, tam są stare osoby. Ja bym tak nie popuszczał, że dwa lata to jest niby najdłużej. Gdzie widzisz stare osoby? Ten, co krzyczał o hot dogu. Hot dog dla dwojga. Nie słyszałeś? To takie było PRL-owskie trochę. To... Jest tam pan od hot doga? Tak. Zabrzmiało jako samo. I pan ile jest w związku? 40 lat. Wow. No teraz proszę o ripostę. Nie ma riposty na to. Ziomek, weź się ogarnij. Bardzo szybko przeszliśmy od pana do ziomek. To jest tak jakby było. O tak. Teraz rozstał się ze swoją żoną na tym wydarzeniu. Byłem na imprezie. Niektórzy się oświadczają publicznie, niektórzy rozstają się publicznie. To jest... Cześć, żeś... tylko w drugą stronę. Trochę tak, no. Te filmiki na YouTube też bardzo lubię, jak ludzie rozstają się publicznie. Druga osoba tego nie akceptuje. To są takie filmy, gdzie ludzie się publicznie rozstają? Mam nadzieję, że są. Jak nie ma, to jestem bardzo zawiedziony. Kochanie, po co jest ten kamerzysta? Poczekaj. Zostaw ten moment, musimy mieć na nagraniu. Czarek musi mieć do czego zasypiać. Chcieliśmy pogadać o czymś... Jaki teraz... Mikołajki były ostatnio, prawda? W sensie... Ze świąt. I na czym to polega? Bo ja nie czaję tego. W sensie wiem, że jest to jakieś święto. A, bo ty w Niemczech się urodziłeś. Nie, ja mieszkałem w Niemczech, nie urodziłem się w Niemczech. Jest, nie wiem, czemu się tak bronię przed tym. Nawet jakbym się urodził w Niemczech, nie ma co mi złego. Mieszkałem 5 lat w Niemczech. I tam co, nie ma Mikołaja świętego? Jest święty Mikołaj, ale jest też czarny Ruprecht. Który jest nemezis świętego Mikołaja i on chodzi z rózgą i daje klapsy dzieciom. To brzmi bardzo źle. Jesteś pewny, że to nie twój sąsiad cygan? No nie udało się uniknąć rasistowskiego żartu. Staraliśmy się bardzo, ale nie udało się niestety. Co jest najgorsze, to on robił blackface'a tak zwanego, że on malował się na czarno. Tak, to miało takie trochę rasistowskie konotacje. I do kiedy to? Jakby przestali używać tej postaci? Czy nadal jest? Wiesz co, teraz zaczynam się zastanawiać, że on mógł nie być nemezisem świętego Mikołaja, ale mógł być pomocnikiem jego. W sensie i to... To brzmi jeszcze gorzej. Nie wiedziałem, że święty Mikołaj jest kutasem, niewolników miał, to strasznie zła opcja. Tak, to zupełnie dwie różne funkcje, jak koleś, wiesz, nienawidzisz, bo jest twoim arcywrogiem versus, ej, weź mi pomóż, tak. Zabierz te zabawki na górę. Ojej, to bardzo zmienia jakby widzenie moje na święta w Niemczech. Dobra. Nie, to my mamy tak, że 6 grudnia daje się takie małe prezenty, żeby pokazać, że jeszcze nie kupiłeś tych głównych. Że masz jeszcze hajs. Więcej Mikołajków? No tak, że dałeś taki, wiesz, duperały. Mieliście u was w korpo Mikołajki? Nie. Dlaczego nie? Czarek zmienia waszą całą politykę firmy. Dlaczego nie? Ale w dzień przed było Christmas party. Był Christmas party? I tam sobie dawaliście prezent? No, tam firma dała prezent. Jaki prezent wam dała firma? I koncert perfekto. Czyli na tym polegają... Koncert perfekto? Czekaj, Mikołajki polegają na tym, że chlejesz i słuchasz perfektu? To jest oficjalna definicja Mikołajki? Ale tylko w korpo. No a u was w pracy na przykład? Było rozdawane Mikołajki, czy to święto wymyślił po prostu Sebastian? Co się dzieje? Czarek wygląda jakby naprawdę żył w Niemczech przez... Trochę tak, no. Pierwszą dekadę. Mieliście coś takiego? No ja miałam kwiatniki rozdawane.
przez menadżerów przebranych za na przykład Batmana albo Bałwana. Wasi menadżerowie przebrali się za Batmana i Bałwana i rozdawali pierniki. Pytanie, czy puszczali ze Spotify'a przeboje Perfektu? Jaka jest Batman rozdający pierniki? To było w Toruniu czy w Gotham City? Co jest w ogóle w tym świątecznego, że Batman daje ci piernika? Ale rzucał w tobie do buzi jak batarangiem? Batarangiem. Nie? Batrang? Tak. Tam nie poprawiła, mówi bumerang. Tak, bo to kurwa miał Batman, bumerang. Tak. To czyli ten bałwan był przegrany. Czyli to był najgorszy menażer. Ten przebrany za bałwana. Nie, bałwan się nie przebiera. A, jaki żartowniś! Bałwan się nie przebiera, czaj. Kurwa, każdy jest teraz komikiem, bez kitu. Zajebiste jakby było w jej robocie, że Batman się nie przebierał. Ten koleś codziennie tak chodzi do roboty. Takiego menażera. I ty musisz akceptować to, bo jest twoim menadżerem. Bo jest twoim, wiesz, szefem. Tak, musisz udawać, to jest normalne, koleś przyszedł w pelerynie do pracy, to jest... Tak będzie wyglądało następne 5 lat mojego życia, kiedy będę tu pracował. Tylko nie mów nikomu. I'm Batman. Bardzo dziwny menadżer. Ja dlatego nie pracuję w korpo. Ty kiedyś w McDonaldzie pracowałeś. Dlatego już nie pracuję w korpo. Czy tak to wyglądało, że pracowałeś w McDonaldzie, ludzie się pytali, gdzie pracujesz? W korpo. No a co mam mówić, no stary? Burgery przerzucam? Nawet nie miałem dostępu do burgerów. Nie miałeś? Odebrali mi. Nie zaufali ci. Zero zaufania w tej robocie. Czyli na kasie byłeś? Na kasie i na sali. I co, ale powiedz mi, jak pracowałeś tam, bo ja czasami jem sobie w maku i mam takie podejrzenie co do tego jedzenia. Czy zauważyłeś jakieś nieprawidłowości? Jakie masz podejrzenia? Czy dodają coś do tych burgerów, czego nie powinni dodawać? Wszystkie robimy z odrobiną miłości. Okej. Nie, nie ma czasu na plucie do burgerów. Bo o to ci chodzi, tak? Ty mi się podoba, stary, to jest taki zapierdol, że nawet nie ma kiedy pluć. Stary, tam ci mówią, wiesz, bo tam szybkości ci wrzucają, tak jakbyś był w jakiejś grze. I mówią ci, teraz szybkość numer 4 i zapierdolam z tymi burgerami. Ty nawet nie masz czasu tyle śliny wytworzyć. Jak ktoś pluje, to myślę, że w co 10 max. Czyli mogę jeść burger, jest szansa 10%, że trafię. Kupuj 10 i 9 jedz. A ty pracowałeś, Czarek, gdzieś? To jest trudne pytanie. Uczyłem kiedyś w szkole języka angielskiego, ale zwolnili mnie po pół roku. Dlaczego? Bo nie mam uprawnień. Czy ty na nielegalu dawałeś korki z angielskiego? Chodzi o to, że mam ładny akcent i poszedłem, pogadałem z typem i powiedział, on fajnie gada po angielsku i zatrudnili mnie. I po 6 miesiącach przyszli na kontrolę i mieli takie, on nie powinien uczyć, to jest... Musimy się z panem pożegnać, bo nie umie pan angielskiego. Kurze, ale 6 miesięcy tam pracowałem. Ja też byłem na takiej rozmowie, powiedziałem, nie mam uprawnień, to może iść do Maka. Przyszedłem do Maka. To nie, mi nie zaproponowali Maka, jak mnie wypierdalali z pracy. A mogli, może bym, wiesz, poszedł. Ja też kiedyś miałem taki ten gorszy okres w życiu, że nie miałem roboty i poszedłem ponownie do Maka i byłem taki wkurwiony, nie, że znowu będę pracował w Maku, ale niepotrzebnie, bo byłem aż tak wkurwiony, że mnie nie przyjęli. Wiesz, ona mi tam tłumaczy, wie pan, że pan z klientami będzie musiał tutaj z uśmiechem, ja, wiem, oczywiście, że wiem, że to byłem, ja wiem, już nie ma opcji, że go zatrudniamy, nie wzięli. Trzebaś, kurwa, dostać odmowę z Maka? No dobra, ale co lepsze? Jakby McDonald's czy występowanie na scenie? W sensie, co jest lepszą opcją? Powiem ci, że na scenie o wiele częściej pluję dla ludzi. No i elegancko. To jest główna różnica między McDonald'em a występowaniem. Poszło w taki absurd. Zapowiadamy następnych występujących? Ale chyba, że chcesz jeszcze o czymś porozmawiać.
Masz tutaj swoich fanów? Mam, ale... Nie, ale czuję, że jest okej, okay, że możemy zapowiadać. Dobra. Możemy na koniec jeszcze chwilę pogadać, bo jestem... Co za na to? To jest najbardziej... Ja cały czas myślę o tym typie, co się za Batmana przebiera. Ja nie będę mógł spać przez to dzisiaj, to jest dosyć dziwna opcja. Mam nadzieję, że nie okłamałaś nas w tej kwestii. Nie, mam zdjęcie. Masz zdjęcie? Czekaj! Masz zdjęcie przy sobie? Możesz je pokazać? Tak, to jest dobre. Teraz sobie poczekacie chwilę. Mamy sprawę do załatwienia, bo Sebastian chce zdjęcie zobaczyć. Zajebiste, jakby taki plakat A4 wyciągnęła. Papierowy. Ale tam jest więcej postaci. Także... To kto tam jeszcze był? Czy wy macie licencję na zdjęcie teraz oglądać? Ten Oj ludzie, gdybyście to widzieli! Czy macie menadżera przebranego za Super Mario? No. Czekaj, gdzie ty pracujesz? W Citibanku. Może, że kredyty dają. Oczywiście, że w Citibanku, to jest... Chcecie poważnego banku. To jest najlepsza reklama tego banku. Dobra, zapowiadamy pierwszego występującego przerwy. Jesteście gotowi? Tak. Dajcie mu... Tamten koleś nie, ale... Nie chcę spoilować, ale dajcie mu takie brawa, jakby pracował w Citibanku. Też mamy imprezę, która się zbliża. Zbliża się impreza, to jest bardzo ciekawa opcja. W piątek o godzinie... Znaczy, robimy w ogóle Work in Progress kolejno o 19, ale po Work in Progressie w piątek robimy cyberwojnę. I ja... zapytacie, czym jest cyberwojna? Zobacz, jak są zaintrygowani. Cyberwojna to jest, i to będzie moment, gdzie się bardzo zawiodą. Cyberwojna to jest wydarzenie, na którym komicy grają w gry komputerowe. Jedno są... Nie, to jest kurwa za dużo. Wielki fan planszówek. Komputerowe? Więc jebać! Znani i lubiani komicy będą grali w gry komputerowe i wszystko będzie z komentarzem komediowym Bartka Zalewskiego. Jest absolutnie mega zajebista beka. To nie brzmi fajnie, ale jest super fajne, musicie nam uwierzyć. Tak, ci znani, lubiani komicy to... Ta impreza jest tak zajebista... Ta impreza jest tak zajebista, że wjazd jest za darmo, więc... nie jesteśmy zdesperowani wcale. Ale błagam, przyjdźcie, kurwa. Będziecie? Tak? Super. Może jakieś gierki... To jest dobry moment, żeby uczcić waszą miesięcznicę z zamuloną imprezą z gierkami. Bo oni chcą pozostać krótko ze sobą. Tak, bo jest fajnie, jesteśmy krótko ze sobą. Dobra, słuchajcie, to było na tyle od nas. Dzięki wielkie za przyjęcie. Jeśli wam się podobało, dajcie znać znajomym. Jeśli wam się nie podobało, to macie to, za co zapłaciliście. Dzięki wielkie i do zobaczenia od nas.